A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Divine Divinity. Jak tu wygląda sytuacja? Zamek Stormfist zgodnie z planem zostawiamy sobie na później. Jeżeli chodzi o cmentarz, to pisaliście mi, że on się jakoś tam później odblokuje dopiero. Na razie nie wiem, jak go ruszyć, więc zostawiam go w spokoju. Tutaj mamy drogę do Verdistis, a na południu mieliśmy drogę do Mrocznych Kniei. No to pójdziemy sobie do Verdistis, ponieważ w Verdistis mamy trochę spraw do załatwienia. Troszkę questów nam się zgromadziło, takich właśnie związanych z Verdistis, więc myślę, że najwyższy czas, żebyśmy zobaczyli, jak to Verdistis w ogóle wygląda. To jest niby z tego, co nam tutaj mówili w Rivertown, to będzie jakaś taka większa osada. Ale sama mapka, z tego co z kolei wypisaliście, nie powinna być jakaś bardzo duża. No ja bym chciał to sobie obadać. I podejmiemy decyzję, czy chcemy w tym Verdistis zostać sobie na dłużej, czy tylko tak ogólnie zorientować się na razie w sytuacji. Byliśmy w Verdistis tak tylko na chwilkę, jak kanałami tam wszedłem, no nie? Ale później od razu się wróciłem, bo to jeszcze nie był ten czas. Tutaj. Czy chcesz iść do Verdistis? Owszem, zobaczymy. No jesteśmy, dzień dobry, poruczniku Tanisur, co słychać? Co? Kto? O, nowy gość, witamy w Verdistis. Jeśli szukasz miejsca na spoczynek, to odwiedź Afrasama albo Iliany w zajeździe książęcym. To po twojej prawej stronie. Wiem z doświadczenia, że gotują tam doskonały bigos majora. Jeśli szukasz pracy, to rzuć okiem na te tablice z ogłoszeniami za mną. Miłego pobytu życzę. Teraz wybacz, ale muszę się zdrzemnąć. To takich strażników mają w Verdistis, tak? Porucznik Tanisur śpi na straży. No dobra, chwileczkę. O, tutaj blisko mamy od razu jakieś ważne punkty. Zajazd książęcy. Do zajazdu książęcego mieliśmy jakiś list dostarczyć, to pamiętam, zaraz zobaczymy. Dom Malcolma, co to było? Też jakieś zadanie. Zaraz sobie wszystko przypomnimy. Dwór Serdantego, to Serdante to miał być ten bogaty kupiec z Verdistis, którego, z którym się mieliśmy skontaktować, chyba z polecenia tego dowódcy. Dowódcy ze Straży Miejskiej, no nie? To nie miało być czasami coś w związku z zabójstwem tego starego księcia? Chyba tak. Gildia Kupców, to nie pamiętam, kto nas tutaj skierował. Jeżeli chodzi o zajazd książęcy... O, tu mieliśmy dostarcz list, to chyba było to. Harriet i jej rodzina to ofiary ostatniego ataku orków. Poprosiła mnie ona o dostarczenie listu swojemu stryjowi Afrasamowi. Jest on karczmarzem w zajeździe książęcym, słynnej tawernie w Verdistis. No to pójdziemy tam sobie zanieść ten list w takim razie na starcie. O, tu jest chyba ta tablica, o której mówił. Potrzebujesz pożyczki? Zgłoś się do Sir Patryka, bankiera. Nie potrzebujemy pożyczki, to Luki mógłby dawać pożyczki tutaj innym. Uwaga, z powodu ostatnich morderstw władze miasta zalecają mieszkańcom pozostanie na noc w domach. Podpisano dowódca Kratus, Straż Miejska Verdistis. Morderstwa, łopanie. Może rozwiążemy sprawę morderstw na przykład. Szukasz noclegu? Udaj się do zajazdu książęcego. Chcesz wynająć dom? Pomoże ci w tym Trevor. Pytanie, gdzie jest Trevor? Interesują cię towary magiczne? Zajrzyj do Corina Almera, maga przyzwań. No, to by mnie interesowało na pewno, biedny mieszczanin. Pożyczki nie potrzebujemy. Dobra, idziemy do tego zajazdu zobaczyć. Dzień dobry pani, co tam słychać? Sądząc po wyglądzie, parasz się magią. Czy potrafisz wyczarować jedzenie z powietrza? Nie bardzo. O, ale zaniesiemy list na pewno, to chyba tutaj już będzie. Dzień dobry. Ale, przecież to ten młody bohater, o którym dopiero rozmawialiśmy. Co mogę dla ciebie uczynić, młodzieńcze? Dzień dobry pani, słyszała pani ostatnio jakieś interesujące wieści? Jestem nowy w Verdistis. Moim zdaniem szlachetnie urodzeni z Verdistis przechodzą wszelkie granice. Znam swoje miejsce w szeregu i mam należny szacunek, ale dzielnice biedoty pęcznieją z każdym dniem. Wojna za pasem, w krainach rolniczych niepokoje, a ci chełpią się publicznie swoimi majątkami.
Jak się nie ograniczą, wybuchnie tu rewolta biedoty i kmieci. Zważ moje słowa. No, skoro tak pani mówi... szyld sklepu, mieszczanin. No jest, to zajazd książęcy, zobaczmy. Dzień dobry, Graham, Rob. No, z imiennymi to będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie Graham. Przestań się na mnie gapić. Wiem, że moja szrama wygląda fatalnie. Czy wiesz, jakie to okropne uczucie, kiedy wszyscy ciągle się na ciebie gapią? Rozumiem. Ło, ile ma pustych butelek. Jakbyście mieli alchemię na wyższym levelu, to widzę, że Graham jest spoko wtedy, nie? Kto ci to zrobił, powiedz? Straciłem oko i zyskałem tę potworną szramę podczas walki na noże z tym łajdakiem Cirgonem. Wyrzucili mnie z armii książęcej, ponieważ nie mogłem się posługiwać bronią. Nie potrafię dobrze ocenić odległości. Teraz jestem inwalidą, z którego wszyscy się śmieją. Ło, mówisz, że byłeś żołnierzem? Tak, służyłem w 4. Dywizji Armii Książęcej. To było dobre życie. Wraz z odejściem straciłem wielu druhów i przyjaciół. No to powiedz, kim jest ten Cirgon cały? To brutalny człowiek, nie znający litości i czerpiący przyjemność z torturowania ludzi takich jak ja. Oddałbym wszystko, żeby zobaczyć śmierć tego bydlaka. No wszystko? W takim razie może złożę wizytę temu Cirgonowi. No, Cirgon jest zręcznym i zajadłym wojownikiem. Zawsze szuka możliwości zadania podstępnego ciosu swojemu przeciwnikowi. Jeżeli uda ci się go zabić, oddam ci magiczne rękawice mojego ojca. Mój ojciec w czasach młodości był podróżnikiem. Te rękawice na pewno ci się przysłużą. No świetnie, ale gdzie ten Cirgon jest, tak? Graham stracił oko w walce z Cirgonem, okrutnym byłym żołnierzem i pałażądzą zemsty. Dom Malcolma, dom Cirgona, tu jest, dobra, to zajdziemy do niego przy okazji też. Rob, dzień dobry panu. Witaj w zajeździe książęcym, nazywam się Rob i jestem właścicielem tego wyszynku. Czym mogę służyć? Chętnie posłucham ostatnich plotek. Ludzie popierają Janusa, bo myślą, że to on jest wybrańcem. O, widzę, że wiesz coś o wybrańcu. Przepowiednia mówi, że wybraniec jest obrońcą, który uratuje nas w czarnej godzinie. Podobno będzie zbawicielem wszystkich 7 raz. A co takiego wiesz o przepowiedni? Jeśli wierzyć ojcu Teofolusowi, przepowiednie spisał dawno temu potężny mag wizjoner. Aha, czyli za wiele nie wiesz, tak? A może masz dla mnie jakąś pracę tutaj w Verdistis? Może i mam dla ciebie zajęcie, choć szczerze mówiąc, szukam raczej silnego barbarzyńcy z północy. To niełatwe zadanie. Posłuchaj, zatrudnisz mnie czy nie? Zobaczymy. Jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz, czemu nie? Przyszło ci kiedyś do głowy, żeby wstąpić do gildii? A jaką gildię masz na myśli? Zdarzyło ci się kiedyś słyszeć o gildii złodziei? No właściwie tak, ale to były same złe rzeczy. Może to i prawda, ale naszym członkom to nie przeszkadza. Wstąpienie do naszej organizacji może ci przynieść wiele korzyści. Korzyści? O, to zaczyna być interesujące. Ha, ale uważaj, wstąpienie do naszej organizacji nie jest wcale proste. Rozumiem. Chcesz powiedzieć, że za członkostwo trzeba dużo zapłacić? Po pierwsze, kandydat na członka musi przejść wiele prób. Jeśli ci się nie uda, to faktycznie poważnie opróżnimy ci kieszenie. Oczywiście, o ile wcześniej nie zrezygnujesz z chęci dostania się do naszej gildii. Zgoda. Powiedz, co mam zrobić, żeby zasłużyć na wasze zaufanie? Popatrz tam. Widzisz tego pijanego gościa w kącie gospody? Nazywa się Sweeney. W kieszeni ma pewien naszyjnik. Zobaczymy, czy uda ci się ukraść to cacko. Jeśli nikt cię nie złapie, przynieś je do mnie. Przynieś je do mnie. Rozumiem. Sweeney, tak? Mamy okraść, to tak średnio trochę. Jeśli nikt cię nie złapie, przynieś je do mnie. Do zobaczenia. Testy egzaminacyjne do gildii złodziei.
Chcą sprawdzić nasze złodziejskie umiejętności, których nie mamy, tak? No, rozumiem. Trudno uwierzyć, że Rob, właściciel zajazdu książęcego, jest mistrzem gildii złodziei. To, jak sądzę, dowodzi, że zna się na swojej robocie. Aby wstąpić do gildii, muszę wykonać kilka zadań. Pierwsze wydaje się aż nazbyt łatwe. Muszę ukraść naszyjnik od Sweeneya, jednego z pijanych gości zajazdu książęcego, i przynieść go z powrotem do Roba. No dobra. Rozejrzyjmy się. Gość karczmy. Biedny mieszczanin, tam jakiś włas. Mieszczanin. Sweeney tu stoi. No stoi, ale chyba go nie okradniemy, co? A zagadamy, może jest jakiś inny sposób zdobycia naszyjnika. Witaj, dobre piwko tu moją. Ho! No to chyba to tak nie wyjdzie łatwo. Znaczy, kradzież to jest w ogóle skill, umiejętność, w którą nie inwestowaliśmy, kieszonkowiec. No dobra, na razie to zostawmy w spokoju. Jeżeli zdobędziemy jakiś przedmiot z kradzieżą, no to wtedy będzie można to spróbować załatwić. Jeżeli nie, to może dam punkcik, jak zdobędziemy poziom. Na razie to zostawmy w spokoju. Mieszczanin... O, tu ktoś imienny jest, zobaczmy. A tutaj mieszczanin... Nie, tutaj ktoś siedzi. Kernil. Co za głupiec tego Antraberta. Próbował mnie namówić do spalenia wozu Mpenzaka. Co za imiona tej mają. O panie, a dlaczego Antrabert chce to zrobić Mpenzakowi? Nie wiem, nie chciał mi powiedzieć. Pewnie chce się pozbyć konkurencji. Jak chcesz wiedzieć więcej, najlepiej zapytaj go osobiście. Zazwyczaj można go znaleźć w jego komnacie, tutaj w zajeździe. A dziękuję bardzo za informację. Jak go spotkamy, na pewno porozmawiamy. Mieszczanin, gość karczmy, mieszczanin, biedny mieszczanin. No dobra, chcemy się tutaj rozglądać, ale gdzie jest ten, któremu list mieliśmy zanieść? Oto jest pytanie. A Frasam, tu jest. Patrzcie. No dobra. Podróżniku, witaj w zajeździe książęcym, najlepszej gospodzie w całym Verdistis. Prowadzę ten godny przybytek wraz z moją żoną Ilianą. Ona dba o wygodę i noclegi dla gości, ja zaś pilnuję baru i nalewam trunki do kufli. Mniemam, że podróż minęła bez nieprzyjemnych przygód. Czasy są ponure, wielu kupców ostatnio skarżyło się, że na drogach jest niebezpiecznie. O, łopanie, ile on tu ma opcji. Czy to ty jesteś Afrasam, właściciel tej gospody? To ja jestem Afrasam, karczmarz z zajazdu książęcego. Ale to nie ja, tylko Rob jest właścicielem tej tawerny. My z żoną tylko prowadzimy jego interes. W czym mogę pomóc? Mam dla ciebie list. Pochodzi prosto z frontu walk. Naprawdę? U, 15 tysięcy? Bardzo ciekawe. Bądź tak miły i oddaj mi ten list. Tak. Jakieś dobre wiadomości? Tak. Dziękuję za dostarczenie listu. Masz tu trochę złota za fatygę. Aha, czyli w sumie nie wiemy za bardzo. Ale tam chyba czytaliśmy ten list, nie? Chociaż nie powinniśmy. Towarzystwo na parę godzin, to... Poproszę szklanicę tego, co masz najlepsze, gospodarzu. Co sobie życzysz? Szklanicę najlepszego piwa? Może coś bardziej przekonującego? Może wielki kufel krasnoludzkiego piwa? Sprowadzam je z prywatnych zapasów samego króla krasnoludów. A może kielich naszego przedniego wina z Verdistis? Ten trunek słynie w całej krainie. No to raczej. To raczej. Poproszę szklankę wody. Wody? Żarty sobie stroisz? Tylko elfy proszą o wodę, a ty mi nie wyglądasz na osobę z dumnego rodu. Pójdę z torbami, jeżeli każdy klient, który wejdzie przez te drzwi, będzie prosił tylko o wodę. Na pewno nie uśmiecha ci się coś mocniejszego? Brandy czystej jak woda i palący jak płomień. Wcale nie żartuję. Poproszę szklanicę zwykłej, zimnej wody. Jeśli łaska. Doskonale. No tak. A gdzie on idzie po tą wodę, przepraszam? On tu jakiś kluczyk ma, zauważcie. Pewnie się wkurzył na Lukiego i nasikał mu do tej wody to.
Masz tu swoją wodę. Ile za to, karczmarzu? Woda w knajpie jest za darmo, chociaż często myślę, że przestanę ją podawać i będę kierował klientów do najbliższego potoku. No dobra. Dostaliśmy wodę? Aha, czyli list dostarczony, zadanie wykonane. No i fajnie. Dostaliśmy wodę? Przepraszam bardzo. Można za darmo dostawać wodę w tej gierce? Wasze zdrówko. Czy ktoś chce kupić puchar po wodzie? Przepraszam bardzo. No to rozejrzyjmy się jeszcze w tej gospodzie. Mieszczanin, biedny mieszczanin. Zobaczymy, co oni tu mają. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. O, Iliana, to ta żona chyba tego Afrasama, czy jak on tam. Witaj, co mogę dla ciebie zrobić? A witaj, witaj, dzień dobry, dzień dobry. Wynająć dom? W jaki sposób można kupić albo wynająć dom w Verdistis? Musisz porozmawiać z Trevorem z Gildii Kupców. On jest odpowiedzialny za sprawy związane z nieruchomościami w Verdistis. Aha, dziękuję za informację. O, to jakaś księga, zobaczmy, może się czegoś więcej dowiemy o Verdistis. Przepisy kucharskie, omlet z pomarańczy. Weź 6 jaj, rozbij je i rozmieszaj. Potem wyciśnij sok z kilku pomarańczy i dodaj do jaj wraz z 2 łyżkami stołowymi cukru. Teraz weź oliwę z oliwek i rozgrzej ją na patelni. Potem wlej jajka. Rozumiem. Nie, no fajne to Verdistis. Tutaj taka knajpka, nie? Zobaczymy dalej, co się będzie działo. Co my tu mamy? Zobaczymy tu na przykład. Wszystko pootwierane. O, dzień dobry. Hej, człowieku, jesteśmy z Enorą bardzo podekscytowani. To nasza pierwsza wizyta w ludzkim mieście. Wszystko tu takie duże i jasne. A, krasnoludy. Skąd tu przybyłeś, krasnoludzie? Moja żona i ja pochodzimy z krasnoludzkich sal. A co tu robisz? Zwiedzamy Verdistis, to chyba jasne. Uwierz mi albo nie, istoto o krótkim żywocie. Mam 186 lat i nigdy w życiu nie wystąpiłem poza próg naszych górskich jaskiń. No, w takim razie życzę miłego pobytu. Verdistis to śliczne miejsce, ale szczerze mówiąc, trochę tęsknię do bezpiecznych grot mojej ojczyzny. Aha, czyli takie krasnoludy sobie tutaj wynajęły, tak? Pokój. No dobrze, a co wy tu macie? Zniszczony długi łuk, to tam nas nie interesuje zbytnio chyba. Uszkodzony berdysz. A w skrzyni? Skarby krasnoludów, złoto jakieś, dobra. Nie będziemy im zabierać. Tu też otwarte. Nurendel. Dzień dobry. Mam nadzieję, że w odróżnieniu ode mnie udało ci się usnąć z zeszłej nocy. Ta para krasnoludów w pokoju obok chrapała i mruczała przez całą noc. Nawet kobieta. Czy masz pewność, że oni chrapali, a nie byli zajęci niczym innym? Co masz na myśli? A, rozumiem. Może tak było. A ty masz tutaj coś fajnego? Zobaczmy. Zniszczone buty, talerz. No, tutaj cudów chyba nie wyhaczymy w tej knajpie, co? Skarbiec to nie jest. A to kto to jest? Czego znowu chcesz? Dlaczego przeszkadzasz mi w mojej komnacie? Tu kot jest. Ostrożnie. No, dzień dobry, dzień dobry. Dobry pałasz. A, nic fajnego nie ma. Trzeba się poznać z sąsiadami. A, interesuje cię pewna nietypowa praca? O, to zależy. Co za to dostanę? Co trzeba zrobić? Zapłacę ci 5000 sztuk złota i żadnych pytań. O, a co trzeba zrobić? Zadanie jest bardzo proste. Znasz kupca Mpenzaka, który niedawno przybył tu ze swoim wozem? A to była o nim mowa, no nie, ale nie znamy go osobiście. Z przyczyn, które nie powinny cię interesować, chciałbym go usunąć. Sugerujesz, że mam zabić Mpenzaka? Ależ nie, po co go zabijać? Wystarczy go zrujnować. Dlaczego? To już nie twój interes. Nic ci nie powiem. Podpal jego wóz, dopóki Mpenzak zajada się obiadkiem w zajeździe książęcym. To wszystko.
Możesz przewrócić lampę na jego wozie czy coś takiego. Pewnie jeszcze siedzi w gospodzie. Jeżeli się pospieszysz, będziesz miał sporo czasu. Aha, to ten koleś poprzedni też mówił, że ktoś mu tam zlecił spalenie wozu. To właśnie ten gościu. No ale co, po co mamy palić komuś wóz, nie? No i nic więcej? Niech cię piekło pochłonie. Chyba oszalałeś, jeżeli myślisz, że będę dla ciebie popełniać przestępstwa i palić ludziom wozy. W takim razie zejdź mi z oczu. No, z przyjemnością. No, ciekawe. Aha, można jakby co wziąć od niego to zadanie. Dobra, zostawmy to na razie. Może spotkamy tego pędzaka całego, się czegoś dowiemy. Poduszka, topór, drwala, poziom drugi. Jakaś butelka. Zamknięta skrzynka. No zobaczmy, co tam jest. Potworny miecz bastardowy. No szału nie ma w sumie. No nie będziemy tego zabierać, bo będzie jeszcze krzyczał i wezwie strażników. Tu gdzieś kot chodził, także ostrożnie. Bo to już jest takie spore zagrożenie w tej grze. Ale on nie ma dużego zasięgu widoku chyba, znaczy widzenia. I wydaje te potworne... No nie. Dobry kot. Idź sobie. Skrzynia. Dobra, tutaj nic nie ma. Potrzebujemy tej klatki takiej magicznej, żeby koty uwięzić w razie czego. O, witaj, czy ty właśnie przybyłeś do Verdistis? My tak, mój brat Tirin i ja. Prawda, Tit? Powiedziano nam, że w Verdistis znajdziemy... O, kobiety posiadające wyjątkowe umiejętności, jeżeli wiesz, co mam na myśli. Prawda, Tit? Tak, hojnie obdarzone kobiety. Wiesz, o czym mówię, prawda? Obawiam się, że nie. Ach, ten Luki, nie? A co, to się samo wyłączy, nie? Cóż, miło się z tobą gawędziło. Może kiedyś utniemy sobie kolejną pogawędkę. Teraz musimy cię pożegnać. Mój brat i ja idziemy do baru, prawda, Tit? No, Tit jest spokojny. Dobra, kot sobie poszedł. Całe szczęście. O, oni gdzieś idą? Ten kot tu... No nie, przecież ten kot tu... No yes. Dobra. Kot czy nie? Rozejrzymy się tutaj. Na przykład zobaczymy, co jest w skrzynce. Solidny skórzany hełm. Bierzemy. To coś się udało zajumać. Pierwszy zajumany przedmiot w Verdistis. A tutaj skrzynka z przedmiotem. No, talerza nie będziemy brać, używanego noża też nie, tu zobaczymy, co mają. Zniszczony krótki miecz, uszkodzony topór bojowy. Ej, kot mnie przyblokował. Nie. A, nie, dobra, udało się. Już myślałem, że będę musiał użyć zamiany miejsc. Ty kot, tu masz szczura, zobacz. My za szczury już nie mamy ekspa chyba, nie? Idę go załatwić pałką. No nie mamy ekspa. Kocie, odczep się ode mnie przecież. Aha, to jest ten. Aha, bo on tu drzwi sobie zamyka, tak? No dobra, no to tutaj chyba wszystko sprawdziłem. Nurendel, oni zamykają drzwi. A nie, ten kot przecież. To znowu ty, czy nie masz własnego pokoju? Ponieważ jestem osobą o dobrym sercu, pozwolę ci się przespać na podłodze. Nie, dzięki. Nie, no kot mnie zobaczył. Co? Przecież tu jest armia kotów w Verdistis. No nie wierzę. Uciekamy. Musimy się rozejrzeć tu jeszcze. Zabierzcie ode mnie koty. Jak zagadam, to sobie może pójdą kawałek, ale one się tu będą kręcić przecież cały czas. Na razie nic nie potrzebuję. Znaczy, mógłbyś koty zabrać, nie? Ale sądzę, że... O! Nie, no nie, aha, bo tutaj nie ma drzwi, tam było jakieś takie okno chyba.
No ale tylko jeden kod został. O, zobaczymy, czy klucz z brązu pasuje do tych drzwi tutaj na przykład. Pasuje. Jakbyśmy chcieli się w nocy włamać, chociaż karczma to chyba w nocy otwarta. Jakbyśmy kiedyś się chcieli włamać, to możemy tędy. Dobra, włas na razie zostawmy w spokoju, nie będziemy wszystkiego dokładnie obchodzić. Chodźmy może do tego gościa, który tam poharatał tego Grahama, czy jak on tam miał. Przy okazji się może kota pozbędziemy, jak znajdziemy, o, na przykład taką panią. Przepraszam, pani by się nie chciała zająć kotem? Słyszała ostatnio pani jakieś interesujące wieści? Rewolta kmieci, dobrze. Dobra, pozbyliśmy się kota w każdym razie. Proponuję, żebyśmy poszli do tego Cirgona całego, który takie krzywdy tutaj wyrządza. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Jak będzie jakiś agresywny, wredny, to go załatwimy. Dziecko tu chodzi. Jesteś sławny, prawda? Jak to jest być sławnym bohaterem? Witaj. Zdarzyło się tu w okolicy ostatnio coś ciekawego? Odpowiedział Luki pytaniem na pytanie, tak? Śnili mi się źli ludzie, nazywali się Czarny Krąg. Mają tego demona, co to uciekł z miecza i mieszka teraz w głowie chłopca. Ludzie z Czarnego Kręgu próbują narobić dużych kłopotów, bo kłopotami karmią demony. Jak mamusia usłyszała o tym, co mi się śniło, powiedziała, że przez te kłopoty, które ja sprawiam, nie jeden demon choruje pewnie z przejedzenia. A, dziękuję za pomoc, a teraz zmykaj. Witaj, lepiej mieć oczy dookoła głowy, gdy tu jesteś. Strażnicy się zainteresowali, że zaczepiamy małego dzieciaka, widzicie, jak pilnują? A ulice Verdistis są ostatnio aż tak niebezpieczne? Spokojnie, nie ma powodu do paniki. Straż miasta wszystko kontroluje. No to dobrze, proszę tu pilnować. No dobra, rozglądamy się dalej w Verdistis. Daleko ten dom tu jest? Nie, tutaj gdzieś. A, takie posągi tu mają fajne, zobaczcie, smocze. O, imienna postać. Giles, czy Giles, czy jak to się czyta. Czego ode mnie chcesz? Żona wysłała mnie na targowisko po zakupy i oczekuje, że szybko wrócę. Nie chcę się spóźnić i wysłuchiwać jej gadania. Wolę się zmierzyć z szaloną hordą orków niż z wrednym charakterem mojej małżonki. No, skoro tak mówisz. A co musisz kupić na targu? Potrzebuję trochę chleba i mleka na wieczorny posiłek. Niestety nie stać mnie na wiele, od kiedy kupcy podnieśli ceny. O, a dlaczego to kupcy podnieśli ceny, jeśli można wiedzieć? Podobno orkowie założyli duży obóz w pobliżu południowej granicy naszego księstwa. Niech mnie piorun strzeli ognisty siarczysty, jeżeli to nie zwiastuje problemów. Wszyscy mówią o zbliżającej się wojnie i ludzie bardzo się boją. Nie ma już tego obozu, bo rozpracowaliśmy go. Tak? No ale widać, że oni jeszcze o tym nie wiedzą. No to tutaj gdzieś będzie ten domek jego. Czy chyba domek, nie? A może on tu leży już. O, dziecko znowu jakieś. Dobra, nie będziemy zaczepiać dzieciaków. Nie możemy sprawdzić, kto tu leży. Tu jest jakiś domek. Zobaczmy. O, tu jakieś beczki z serem. Uszkodzony, skórzony hełm kusza. Tunika poziomu drugiego. O, jest ten Cirgon cały. Nie jestem w nastroju na długie pogaduchy. Za parę godzin muszę wracać na swój posterunek. O co chodzi? Powiesz mi, jak się nazywasz? Nazywam się Cirgon i chlubię się tym, że jestem żołnierzem Armii Książęcej. W tej chwili służę w oddziale komendanta Kratusa. Opowiedz mi o komendancie Kratusie, jeśli łaska. Komendant Kratus to dobry człowiek, chociaż chwilowo przeżywa małe załamanie. Zwalcza korupcję w polityce, ale bez sukcesu. O, w mieście panuje korupcja? Jasna rzecz. Gildia zabójców jest niezwykle potężna i kontroluje prawie wszystkie obszary życia w Verdistis. Większość ludzi komendanta Kratusa nie zaaresztowałaby zabójcy z gildii, nawet jeżeli złapaliby go na gorącym uczynku. Wszyscy trzęsą portkami, tchórzofretki. Ha, Graham powiedział mi, że to ty zmasakrowałeś mu twarz. Co masz do powiedzenia na ten temat? Graham,
ten Water spał z moją żoną. Z ogromną przyjemnością wymierzyłem mu zapłatę za zdradę. Co? Jemu? Aha. Przez Grahama opuściła mnie żona, a przecież byłem dla niej dobry. No, może przylałem jej od czasu do czasu. Każdemu się zdarza. No i co ja mam zrobić? Ha, no o tym mi nie powiedziano, przepraszam. Więc Graham, łóżkowy amant, nie opowiedział ci najlepszej części swojej wzruszającej historii? To dla niego typowe. Przynajmniej inne baby w mieście nie będą się do niego zbliżać i mężowie, którzy muszą wyjechać z domu, mogą spać spokojnie. Okrutna zemsta na Grahamie i tak nie zwróciła ci żony. A coś mi się wydaje, że opuściła cię przede wszystkim dlatego, że ją biłeś. Może i masz rację, ale przynajmniej teraz jesteśmy z tym szczurem Grahamem w takiej samej sytuacji. Graham posiadł moją żonę, choć udawał, że jest moim przyjacielem, ale teraz nawet najtańsza dziwka nie pójdzie z nim do łoża. Ha. A, muszę już iść. Ciekawe. Czekaj. Nie to. To muszę tu wcisnąć. O, dobra, porozmawiamy z Grahamem w takim razie jeszcze. Co on ma do powiedzenia na temat tej zdrady? Wyjątkowy miecz bastardowy tu widzę. O, dobrej jakości. Chwila, stanę sobie tu bardziej z boku. Zaju mamy to. Skoro nas nie widzi. Tu ma kubek porteru, no taki spory kubek, co? Dobra, nową kuszę zostawimy, bo on tu się pewnie patrzy gdzieś. Gdzie on jest? A nie ma go tu. A tu stoi, dobra, ale bym się zrobił. Reputacja by może spadła albo coś. Dobra, chodźmy od razu, żeby nie robić zamieszania i za dużo tego nie zbierać. Chodźmy do tego całego Grahama, zobaczymy co on na to. Czy to prawda? Żaba! Dobra, tam żaby są spoko. Gorzej z kotami, nie? Nie będę się zmieniał w żabę. Dzisiaj biegamy sobie na spokojnie. A, ci tu chodzą strażnicy cały czas, pilnują. Tu jest ten porucznik, który śpi na służbie. No, ale to porucznik, to nic mi tutaj jacyś zwykli strażnicy nie zrobią. Pewnie uciekamy przed kotem. Kurde, dużo tutaj tych kotów się kręci. Graham. A więc jesteś tu po to, żeby zobaczyć brzydkiego człowieka? Udało mi się porozmawiać z Cirgonem. Powiedział mi, że walczył z tobą, ponieważ uwiodłeś mu żonę. To nie twój interes. Masz zabić tego bydlaka, a nie rozmawiać z nim. Zabij go. Okej. Wydaje mi się, że jesteście siebie warci. Cirgon jest brutalem i damskim bokserem, a ty jesteś fałszywym przyjacielem i uwodzicielem. Nie mam zamiaru wtrącać się w interesy tak dobrze dobranej pary. Sami rozwiążcie swoje problemy. Nie wiesz, co to znaczy cierpieć tak jak ja. Odejdź stąd i więcej się do mnie nie odzywaj. Muszę już iść. 54 tysiące za polubowne rozwiązanie sprawy. Tylko, że nie zdobyliśmy, co on tam miał nam dać? Jakieś rękawiczki, tak? Jakbyśmy tam tego gościa zabili. No ale 54 tysiące expa wygląda nieźle. Dobra, no to zrobione w każdym razie. Exp jest okej. Niech oni tam sami się dogadują. Momencik. Niech no ja zobaczę tutaj te nasze zadania. Morderstwo George'a, odszukaj Zandalora, wejdź do zmiany na zamku Stormfist, to wszystko w zamku, spotkanie z władcą Ferel, to w zamku, odkryj mordercę księcia, to ten Ser Dante, to do niego zajdziemy. Oczyść reputację Marii, to też było, Malcolm w Verdistis, gildia kupców, dobra, to już wiem, gdzie ta gildia kupców, po co to było potrzebne. No rozumiem. Dobra, chodźmy zobaczyć dom Malcolma w takim razie. Dom Malcolma. W dzielnicy biedoty w Rivertown spotkała mnie kobieta, twierdząca, że była bogatą obywatelką Verdistis kiedyś.
Niestety, mężczyzna o imieniu Malcolm, to właśnie do jego domu pójdziemy, pozbawił ją i jej rodzinę fortuny i przegnał z Verdistis. Twierdzi ona, że Malcolm okradał również gildię kupców, może więc trzeba będzie dowiedzieć się więcej na ten temat. Dobra, chodźmy w takim razie do tego domu Malcolma. Zagadamy z tym Malcolmem, zobaczymy, co on ma do powiedzenia na ten temat. Zawsze trzeba dokładnie zbadać sprawę, a nie wierzyć na słowo tylko jednej osobie, nie? Chociaż ta Maria to taka... wydawała się w porządku, nie? Tutaj, dom Malcolma. A tu kto? A ten Gilles, czy jak on tam to się czyta, to gadaliśmy z nim sobie. Tutaj gdzieś. Łopanie, co to, jakaś farma? Czy co? Hodowla motyli chyba. Dużo kwiatów i dużo motyli, tak? Jak się tu wchodzi? Dom Malcolma. Tam są jakieś drzwi. Tu są też drzwi. Otwarte. Dzień dobry. My do pana Malcolma. W tym pomieszczeniu go nie ma, to w takim razie czy coś możemy wziąć ciekawego? Z beczki coś weźmiemy. Manę. Roślina. O, tam coś jest. Nie ma go w domu chyba. Przedmiot zidentyfikowaliśmy. Beczy długi sztylet. Dwa do budowy, dobra, bierzemy. Księga. Łopanie. Goblin na pająku. To dopiero ciekawa historia musiała być. O, księgi finansowe gildii kupców. To może jakiś ważny dowód. Książka ta zawiera dane finansowe gildii kupców oraz czyjeś dopiski wtrącone między kolumnami cyfr, opisujące sztuczki, dzięki którym ktoś okradał gildię kupców na poważne sumy. I to może być ważny dowód. Weźmy tę księgę. Tak, coś się zaktualizowało. Maria miała rację. Malcolm rzeczywiście okradał gildię kupców. W jego domu udało mi się znaleźć świadczące o tym księgi. Muszę zanieść te wieści do gildii kupców. Dobra, mamy zaczepienie. I ta gildia kupców to tutaj jest. A tu co było? Aha, tu jest ten kupiec Mpenzak, któremu mieliśmy spalić wóz niby, tak? A tu jest dwór Ser Dantego. No dobra, zajdźmy w takim razie na dwór Ser Dantego, tylko może jeszcze sprawdzimy te beczki, skoro już tu jestem. Skoro już obadamy ten dom cały, to przy okazji też beczki zobaczymy. No, trucizna może być. Marchewka, jak najbardziej. Innych domów na razie nie sprawdzamy. Mamy różne chorągiewki, to się nimi zajmiemy na razie. Będzie to, myślicie? Króliki tutaj sobie chodzą. Ta, to chyba tutaj. Otwarte. Dzień dobry. Ta, dwór Ser Dantego. Dwór Ser Dantego. Poszukajmy, jak to było dokładnie zapisane. Może jakieś były tutaj ważne informacje. To było to. Dowódca Ralph nie wierzy, że książę umarł śmiercią naturalną. Poprosił mnie o zbadanie tej sprawy. Na początku mam spróbować nawiązać kontakt z gildią zabójców. W tym celu muszę spotkać się z Ser Dantem Verdistis. Gildia zabójców. O panie, to już gildia złodziei była, gildia kupców. Mamy dojść, gildia zabójców. Normalnie czuję się, jakbym w Morrowinda grał. No dobra. Mam nadzieję, że kotów tu nie trzymają. Kubek. O, tu jakieś są, patrzcie, manuskrypty. Chodźmy tu zobaczyć. Dzień dobry. Szukamy Ser Dantego. Manuskrypt. Niespodzianka Ela z języka... Co? Niespodzianka Ela z języka i inne przysmaki.
101 przepisów osób o szlachetnej krwi i podniebieniu. Ta księga zawiera pyszne potrawy z całego Rivellonu. Masz pewność, że nie chcesz spróbować ich wszystkich. Niektóre z przepisów brzmią dość egzotycznie. Mhm. Zebrane zapiski o Trimie Dedalusie, zabójcy, część pierwsza. Często się zastanawiałem, w jaki sposób Trim Dedalus, niegdyś szlachetny i prawy człowiek, mógł w taki sposób się upodlić i stać się jednym z najbardziej przerażających i okrutnych adeptów sztuki skrytobójstwa. Jedną rzecz wszelako wiem na pewno. Trim Dedalus zakochał się bez pamięci w młodej... Aha, czytaliśmy już to. Czytaliśmy już to, pamiętam. Drzwi zamknięte. Dzień dobry, panie Randall. Witaj. Witaj, sir. Nazywam się Randall i jestem osobistym sekretarzem sir Dantego. Tak, tak, właśnie go szukamy. Marchewki masz na sprzedaż. Witaj, Randallu. Mam pewną sprawę do sir Dantego, ale nigdy wcześniej nie było sposobności, żeby z nim porozmawiać. Co możesz mi o nim powiedzieć? Czy jest dobrym panem? To zaszczyt dla niego pracować. 5 lat temu spróbowałem służby w zamku Stormfist. Niestety, książę nie był zadowolony z moich umiejętności i musiałem zrezygnować. Wtedy zatrudnił mnie sir Dante. Okazało się, że to doskonały mocodawca, choć ma swoje fanaberie. O, sir Dante ma fanaberie, powiadasz. Możesz się wyrażać trochę jaśniej? Sir Dante to człowiek bardzo zajęty. Jeśli coś idzie nie po jego myśli, to łatwo wpada w gniew. W dodatku ma też pewne kłopoty prywatne. O, naprawdę, a cóż to za kłopoty? Nie wolno mi o tym mówić. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ostatnio często sprzecza się z żoną. Teraz chce chyba udobruchać ją jakimś drogim prezentem. Może moja pomoc mogłaby się przydać. Idź do Elmera Wignusa, krasnoludzkiego złotnika, który mieszka w salach krasnoludów. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem po prezent dla żony sir Dantego. No dobrze. Czy znasz magiczne słowo? Byłbym ci bardzo wdzięczny, jeśli odbierzesz z krasnoludzkich kopalń prezent dla żony sir Dantego. To nie było magiczne słowo. Zaczynają mnie nużyć te gierki. Jak brzmi magiczne słowo? Co z moją nagrodą? A, teraz rozumiem. Dobrze, dam ci 1000 sztuk złota, jeśli przyniesiesz mi ten prezent. Za takie pieniądze kupisz wiele ekwipunku, broni i wyposażenia, co na pewno przyda ci się w podróżach. No nie wydaje mi się, ale dobrze. Gdzie znajdę tego krasnoludzkiego złotnika? Zaznaczę ci na mapie miejsce, gdzie znajdziesz Elmera. Musisz iść w góry, do sal krasnoludów. Aby się tam dostać, musisz przejść przez Rivertown i przez Mroczne Knieje. Ło, panie, to na pewno nie na tym etapie. Ale dobrze, zrobię jak każesz. Mamy zadanie takie na przyszłość. Randall, sługa sir Dantego, poprosił mnie o odebranie broszy robionej dla żony sir Dantego. Mam porozmawiać na ten temat z Elmerem Wignusem, krasnoludzkim jubilerem. Mogę go znaleźć w salach krasnoludów. No dobra, ale to na razie nie. O, cóż to za miejsce? Przepraszam bardzo. Cyk. Wchodzimy z buta od razu. To fajne to miejsce. Nikt nie pilnuje. I on mówił, że 1000 nam da, tak? To dobrze. Tylko nie wiem, skąd to weźmie. Myślę, że do gildii złodziei to już Lukiego powinni przyjąć, nie? Bez niczego. Cyk. O, jakieś rękawiczki. Jeden do siły. Dobrze, dobrze. Bardysz refleksu może być. No. To tak to wygląda. Drzwi zobaczymy tu. Sir Dante jest. Czego tu chcesz? Mam mało czasu i nie lubię, jak jakieś brudasy pałętają się po moim domu. Orly. A, bo my jego syna u tego tam wyleczyliśmy w tym, na tym obszarze kwarantanny, pamiętacie? Tibus, twój syn, zawdzięcza mi wyleczenie z szarej śmierci.
Więc to ty, faktycznie, coś mi o tym wspominał. I co z tego? Tibus powiedział, że czeka mnie nagroda. No to się pomylił, coś jeszcze? No to może łatwo z nim nie będzie, jak ma problemy z żoną, faktycznie. Może najpierw trzeba będzie ten naszyjnik dostarczyć, żeby jakoś można się było z nim dogadać, co? Skoro jesteś taką ważną figurą, co powiesz mi o mieście Verdistis? Powiem ci, że to ja jestem najważniejszym człowiekiem w całym Verdistis. To wszystko, co musisz wiedzieć. Znajomy mi mówił, że masz dobre kontakty z gildią zabójców. Pst, nie tak głośno, półmózgu. Co to za znajomy, który rozpowiada takie oszczerstwa? No Ralf, komendant ze Straży Miejskiej Rivertown. Wyjdź z tego domu, ty prostacka gnido. Nie, to tylko taki żart. Ale mało zabawny, więc kto ci wypaplał o moich kontaktach z gildią zabójców? Może gadający kot? No kurde, nie no, to Ralf nam mówił, nie? Ale widać, że chyba nie powinniśmy tak wprost o tym mówić. Nie no, Smiruk Ork to chyba nie jest dobry pomysł. Zandalor Czarodziej. No, Zandalor Czarodziej. Może i mógłbym przedstawić cię komuś w gildii zabójców, ale takich rzeczy nie robi się za darmo, jeżeli rozumiesz, co sugeruję. Oczywiście nie potrzebuję pieniędzy, ale musisz wyświadczyć mi pewną przysługę. Zrozumiano? No, zrozumiano. Co mam zrobić? Masz włamać się do domu Sir Patryka i ukraść jego akt własności. Akt własności? A po co ci on? Nie twój zakichany interes. Ruszaj w drogę. Pilnie potrzebuję tego dokumentu. No dobra. Gdzie jest dom Sir Patryka i gdzie trzyma ten akt własności? Zaznaczę na twojej mapie dom Sir Patryka. Podejrzewam, że trzyma akt własności w swojej tajemnej krypcie, ale nie mam pojęcia, jak do niej wejść. To już zadanie dla ciebie. Więc jeżeli ukradnę dla ciebie ten akt własności, przedstawisz mnie komuś ważnemu z gildii zabójców? Jeżeli sprawisz się dobrze, załatwię ci formalną audiencję u samych wielkich, oślepiających cyklopów śmierci. Dobrze, szlachcicu, mówię stoi. No więc dlaczego jeszcze tu sterczysz? Idź po ten akt własności, najlepiej zaraz. No spoko. Ukradnij akt własności Sir Patryka. Sir Dante zlecił mi kradzież aktu własności Sir Patryka w zamian za informację o gildii zabójców. No dobra, mamy jakiś punkt zaczepienia. Ja tutaj jeszcze bym zobaczył, co on ma w szafie chętnie. Chochlika królewska tarcza, ta? No. Nie ma co ryzykować dla takiej tarczy chyba. Ja bym się tu jeszcze rozejrzał w tym jego domu. Może coś zajumamy. Zamknięte drzwi. Cyk. Butelka. O nie, on ma kota na straży. To nie możemy tu okradać. Chyba mogę to przeczytać coś? Sorry, I can't use that. Idziemy stąd, tu ten kot chodzi. Zobaczymy tu. Pyk z buta. O, tam coś jeszcze jest. Jakaś książka, biblioteczka, sterta książek. Tu coś jest, księga. Przepisy kucharskie, część piąta. Mięso w cieście. Weź kilka kawałków zmielonej wołowiny i zmielone kiełbaski wieprzowe, a następnie podsmaż je do zarumienienia na osobnych patelniach. No, chyba to mieliśmy, co? Do wołowiny dodaj kilka łyżek stołowych cynamonu. Do wieprzowiny możesz dodać orzechy do smaku według własnego upodobania. Wymieszaj składniki najpierw osobno, a potem zmieszaj oba mięsa razem. Dodaj rodzynki, jaja, okruszki, pieczywa. Umieść wszystko w formie wyłożonej ciastem i piecz przez około... Ile? Jak to czytałem, to ile było? Ile? Nie wiecie, bo nie pamiętacie. Przez około godzinę. Kto powiedział, że godzinę, to może sobie dopisać plusika. Jak uzbieracie 10 plusików, to wygrywacie...
chyba wytrychy się skończyły. To wygrywacie ciasteczko kokosowe i chupa chupsa standardowo. Musimy po wytrychy iść chyba. Co my tu mamy? Dużo żarcia, tak? No nie, no zamknięty kredensami się właśnie skończyły wytrychy. Pamiętajcie, że tutaj... Ale sam sobie to zaznaczę. Kredens. Dobra, w tym odcinku musimy jeszcze na szybko sprawdzić kupców. Tych naszych tam. O, tu jeszcze zamknięte drzwi. Dobra, to tutaj też zaznaczam. Drzwi. Mogę tu zostawić piramidkę? W sumie mogę, byśmy poszli po te wytrychy, nie? Chyba mogę tu zostawić piramidkę. Upuść i użyj piramidy, dobra. Zrobimy to w takowy sposób. Najpierw... może najpierw póki o wytrychach pamiętam. Niech będą te farmy. Niech będą farmy. Wytrychy trzymaliśmy w dużej liczbie gdzieś tutaj, nie? W skrzynce. Chyba. Tu, dobra, biorę wszystkie, bo po jakimś czasie pewnie znowu po nie przyjdę. Więc jeżeli chodzi o wytrychy, to i to tyle. Księga finansowa, znaczy księgi finansowe. A zaraz. A jeżeli chodzi. Czekajcie, to ta Maria prosiła, żeby sprawę z tym Malcolmem załatwić w dzielnicy Biedoty, ale to chyba za wcześnie, żeby do niej iść, nie? Mamy te dowody. By się przydało do tej gildii kupców tam zajść. Dobra, to na razie te Marię chyba jeszcze zostawimy w spokoju. Tak mi się wydaje. A ja tu w ogóle źle poszedłem. A kto tu stoi? Antoaneta? Ja zagadałem z kimś takim? Posłuchaj, chyba już ci rzekłem, że nie mam dla ciebie czasu. Idź pogwarzyć z Wiktorem, przepraszam. A nie, no chyba było coś takiego. Dobra. Nieważne. Chodźmy do kupców. Interesuje mnie głównie ten William Blake, bo on ma często księgi z zaklęciami, nie? Cmentarz Ars Magicana. Poidentyfikujemy przedmioty, zobaczymy, co to słychać. Coś tam mieliśmy do zidentyfikowania chyba, nie? Ten to w ogóle nie ma dostaw, znaczy takich przedmiotów innych niż mana. Identyfikacja. Coś tu było, tarcza na przykład. O, droga. 6 do siły, zabójcze dyski. Zbrojka. Jakość zaklęcia, błogosławieństwo plus 1, no takie na sprzedaż też. No dobra, powiedzmy, że weźmiemy od niego tę manę. 2000, ta? Ile on ma kasy? 1700. Pozbędziemy się tego na pewno, bo to ciężkie dosyć. Rękawiczek też się pozbędziemy, marchewki nie. Sztyletu się pozbędziemy, trucizny się pozbędziemy. Ta tarcza ciężka. 150. Dobra, niech będzie. Jeszcze to możemy dołożyć. Ja w sumie mu pusty kubek też sprzedamy. Zamówiłem sobie wodę ostatnio, tak? Dobra, żegnaj. Idziemy zobaczyć, czy możemy kupić jakieś zaklęcie.
Williama Blake'a. Uwaga. Jest coś. Wskrzeszenie, kolejny poziom. Bierzemy to. No podoba mi się to, że możemy u niego te zaklęcia tak kupować. Jeden do wzroku. Ale nie wiem, on te księgi dostaje, a poza tym to on ma tutaj jakieś inne przedmioty nowe? Znaczy nie, żebym narzekał na te księgi, ale... W ogóle dużo kasy ma. To jest to, co my mu sprzedawaliśmy. Dobra, 5000, powiedzmy, że... Ta zbroja pewnie ciężka, waga 125, a to 150, dobra, tarczę sprzedajemy. Dopłaci nam jeszcze tutaj troszeczkę. Dobra, nic na razie więcej nie sprzedajemy. Jeszcze zobaczę tylko u tego maga. Ale on coś nie ma książek takich magicznych, nie? Niby mag taki potężny tu stoi, a... A co to? Odporność na ogień, duża. Odporność na trucizny, kotył. Odporność na trucizny, duża. Ja wiem. Tak średnio. Ale dobra, mamy wskrzeszenie do nauczenia. Tu. Wskrzeszenie to musi być droga maga. Tutaj jest poziom drugi będzie. Jest poziom drugi wskrzeszenia. Czyli wskrzeszamy jakiegoś tam mobka i on ma tylko część swoich pierwotnych takich zdolności. W tym przypadku 30%. No dobra, proponuję, żebyśmy sobie wrócili do tego... Mamy wytrychy, to wrócimy do tego Verdistis. Musimy to zrobić tak... Tu. Znaczy mogę zanieść tę piramidkę. Tak jak chcieliście, żebym zrobił, o tutaj. Właściwie, o. Tutaj się bardzo często przenosimy, nie? Użyjemy tej piramidki. Przeniesiemy się do Verdistis. Skoro mamy te wytrychy, to ja bym od razu sprawdził. To, co zaznaczyłem chorągiewkami, to zlikwiduję te chorągiewki zaraz. No i mieczyk trzeciego levelu. Może nawet będzie lepszy od tej pałki, którą mamy. Kto wie. Już w tym odcinku nie będę identyfikował. Zostawimy to na kolejny odcinek. Jeszcze tu bym sobie sprawdził. Cyk. Co to tu jest? O, tu coś może być. Maczuga poziom trzeci, może to będzie lepsze od naszej obecnej maczugi. Wyhaczyliśmy tutaj dwie bronie trzeciego poziomu. To może być coś fajnego. To usuń to i usuń to. Wiecie co? Jeszcze mógłbym jedną rzecz zrobić. Tylko w tym celu, bo widzę, że się zbliżamy do tego punktu, gdzie mieliśmy kanały, nie? A skoro tak... Mogę spróbować zrobić tak, jak tam wymyśliliście. Znaczy były dwa pomysły odnośnie... Aha, ja jestem cały czas na obszarze tego Serdantego, czy jak on się tam zwał. Musimy tu wyjść z jego posiadłości. Pałkę to ja schowam. Odnośnie... Mieliśmy w kanałach taki zamknięty obszar, pamiętacie? I nie wiedziałem, jak się tam dostać. O, tu ktoś imienny, zagadam sobie. Doszły mnie plotki, że najemni wojowie ze szlacheckich rodów niedługo będą musieli wyjechać z Verdistis do kwatery głównej książęcej armii. Mam nadzieję, że to nieprawda. Dlaczego to cię tak niepokoi? Ludzie mówią o nadchodzącej wojnie z orkami. Jeśli najemni wojowie opuszczą Verdistis i pomaszerują do walki z armią wroga, miasto zostanie bez obrony. Kto nam wtedy pomoże, jeśli orkowie nas zaatakują? A co ze strażą miejską? Chyba żartujesz, prawda? To kompletni dranie. Nie potrafiliby obronić miasta nawet przed najazdem królików. No, skoro tak mówisz... O, tu jest, patrzcie, kanalizacja. No dobra, to wydłużymy odrobinkę ten odcinek. Skoro tutaj przyszedłem...
to było to, nie? Ten obszar. A poza tym jeszcze mówiliście, że ominąłem w prawym górnym rogu niby gdzieś, to zaraz tam pójdę, mapkę kolejną. Dobra, sprawdzimy to od razu, ale to bym chciał przede wszystkim zobaczyć. Były dwa pomysły, żeby się tutaj dostać. Tylko chwila, bo do jednego z tych pomysłów to ja potrzebuję, no właśnie, ja potrzebuję drugiej piramidki, tak chwilowo chociaż. To robimy tak, jeszcze raz, upuść i użyj piramidy. A, na razie podniesiemy tę piramidę. Będzie ciężko się tu dostać, chociaż tam w Verdistis ma być punkt nawigacyjny też, nie? Tam mieliśmy na tej mapce naszej. Pytanie, czy to jest gdzieś... Gdzie to dokładnie tam jest? No ale dobra, powiedzmy, że użyję piramidki. Jeszcze w tym odcinku załatwimy sprawę z tymi kanałami tam. Były dwa pomysły, żeby się dostać do tego miejsca. Pierwsze, po prostu wrzucić przez kratę piramidkę i się tam przenieść. Drugi pomysł był taki, bo wiecie, tam wyhaczyliśmy jakiegoś mobka na mapie. Tam widać było, że się kręci. Słyszeliśmy go po prostu. A skoro tak, to można użyć umiejętności maga, zamiana miejsc, żeby się pojawić na miejscu tej istoty. Tylko wtedy może być problem z powrotem, jeżeli ta istota by sobie gdzieś poszła i ja bym nie mógł jej namierzyć na przykład, nie? Bym musiał mieć piramidkę jednak gdzie indziej wtedy. No ale zobaczymy. Wypróbujemy najpierw tę pierwszą metodę. Zobaczymy, czy da radę faktycznie piramidę przez kratę tam wrzucić i się tam dostać. Trzeba kombinować. To jest pierwsza sprawa tutaj. W kanałach jeszcze. No są kraty, to faktycznie, to pamiętałem i widać coś tam chodzi. Ale ja... A nie... Aha, jest. Myślałem, że go tylko słychać, a jego też widać jednak. No dobra. Ale dobra, powiedzmy, że spróbujemy jednak tym, czyli spróbujemy wrzucić piramidę. Ha, no wrzuciłem. Jestem tu. Jestem. Nawet szkieletów nie trzeba przywoływać. To ważna istota, dużo ekspa, chyba tam z 8000 była. By było. Gwarantowany przedmiot poziomu 5. To może być bardzo drogie. Jeszcze istota magii. Skrzynka z sandałami, ale zniszczonymi. Ale to można zawsze na skarpety założyć, nie? Coś tu jeszcze gdzieś fajnego? Trzeba się rozejrzeć. No ale za samego tego expa to już się tej opłacało przyjść, ale nie, tu chyba nic więcej nie będzie. Jeszcze te beczki rozbite przeszukamy. Ale nie, to mi nie wygląda na jakieś wielkie skrytki. Po prostu taki mag z gwarantowanym lutem, nie? I dużo expa za takiego maga. No i w tych skrzynkach coś pewnie mogło być do wylosowania. Ale tylko w jednej nam wylosowało. Butelki. Nic tu więcej takiego nie dostrzegam. Piramidkę musimy wyrzucić tu. No takie motywy z piramidką. A ciekawe, czy dałoby na... Ej, a jakbym tak piramidkę wrzucił tam u tego maga? W dzielnicy handlowej, tam do tych jego komnat, wiecie, tam gdzie nas nie chce wpuścić i bym się przeniósł na przykład, nie? Chociaż nie wiem, czy to nie jest, czy to nie byłby exploit wtedy. Aha, no pewnie, że nie działają, jak mam dwa w plecaku. Ale dobra, powiedzmy, że to załatwione. To mogę usunąć. Jeszcze mi dawaliście namiar na filmiku, że ominąłem drabinę... Tu chyba, nie? To był jakiś taki obszar. Sprawdźmy to od razu, ale to pewnie też wyjdziemy gdzieś w Verdistis. No ale mogę sprawdzić po drodze. Na potrzeby serii, tak? Zobaczymy. I pójdziemy jeszcze tam w róg mapki, gdzie mi mówiliście, że tam niby mapę ominąłem. No to na pewno warto by było wziąć. No jest drabina faktycznie, zobaczmy.
A, no i jest Verdistis, takie inne miejsce, tak? Tutaj, w pobliżu gildii kupców można wyjść. To wiecie co? To ja zostawię tu piramidkę i chodźmy do kanałów i pójdę w ten róg tam, gdzie mówiliście, że niby jest mapka. Tylko jak tam dojść teraz? Tędy jakoś, tu muszę skręcić. Nie, źle. Źle, tu już muszę skręcić. Tutaj. Jakoś tu. To zostawmy. A, teraz w ogóle tu naokoło. No to dobrze, że tę piramidkę zostawiłem. Teraz naprawdę nie ma jakiegoś skrótu. Chyba nie ma. Tędy. Gdyby nie ta żaba, to Luki by się tu nabiegał ostro. Dobra, i teraz gdzie to dokładnie było? Ja to widziałem na filmiku fragment, ale nie bardzo pamiętam, czy to był totalnie ten róg mapki? Czy to były takie zwłoki gdzieś leżały? Nie, to nie było to. I faktycznie ja na filmiku jakoś się tak omiotłem kursorem i nie pojawił mi się napis. Ja chyba myślałem, że to nic takiego. O to. A, no teraz widzę i one zawierają przedmiot, jest napisane. No jest tu mapa skarbu. Tam, gdzie gadają drewniane zęby i rządzi mały ludek, symbol krasnoludów. To jest nasza druga mapa, tak? Skarbów. Ile jest tych map? No to takie elfowe jest. Taki elfowy symbol. Tu mamy symbol krasnoludów. I mamy zadanie z tym, nie? Coś tu było. Reputacja Marii. Mapa skarbu. Na kilka części podzielona. No mamy dwie części, dobra. Użyjemy piramidki. Kurde, fajnie by było punkt nawigacyjny znaleźć w tym Verdistis. Dobra, w następnym odcinku pójdziemy do tej gildii kupców, skoro już jestem przy niej. I mamy te dowody, tę księgę jakąś tam rachunkową. To będziemy robić dalej zadanie w sprawie oczyszczania reputacji Marii, tak? A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.